Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Tematem dzisiejszego odcinka będą poczynania ZNP, czyli związku nauczycielstwa polskiego w teorii przynajmniej instytucji, która powinna dbać o dobrostan nauczycieli, a która działa tak, jakby starała się za wszelką cenę obrzydzić społeczeństwu tą zacną i Potrzebną grupę zawodową, jaką są nauczyciele. Pan Bro yy, Broniarz, szef yy, Związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli ZNP, ogłosił, że nie będzie strajku nauczycieli, za to będzie strajk. Czy też uważacie, że takie zdanie jest bez sensu i ktoś, kto mieni się mianem pedagoga, i to jeszcze szefa instytucji, która ma tych pedagogów promować, i ten ktoś, kto wypowiada takie zdania, to jest trochę lekko bez sensu? Ja również, ale. To, że brak jest logiki w tym zdaniu, to najmniejszy problem, bowiem, jak się można wczytać dalej, chodzi tutaj, że nie będzie strajku w takim rozumieniu, w jaki on był przeprowadzony przed wakacjami, kiedy to strajkujący nauczyciele bardzo skutecznie zatruli życie rodzicom oraz dużej części dzieci. Dlaczego rodzicom? No bo jak przez prawie czy tam około miesiąc rodzice musieli na przykład zwalniać się z pracy, brać urlopy wypoczynkowe lub też brać urlopy bezpłatne po to, żeby się opiekować dziećmi, bo dzieci w szkole niestety nie mogły mieć opieki, za którą przecież ci rodzice w ramach podatku zapłacili. No to ci rodzice potem no, mieli problem, prawda? Ale również skutecznie zatruto życie uczniom, którzy nie przerobili tematu, nie przerobili programu i teraz mają albo luki w programie, albo musieli się uczyć na prywatnych korypetycjach, lub też potem zasuwali i nadrabiali, ale także ci nieszczęśnicy, którzy mieli zdawać jakieś egzaminy, czy to po tych szkołach, bo powiedzmy, niższego szczeblu, czy też, nie daj Boże, matury, no to mieli bardzo, bardzo dużo stresu. Nie wiedzieli, czy zostaną klasyfikowani. Te matury też były pisane, inne egzaminy w straszliwych warunkach. Także takiego już strajku nie będzie. Brawo, panie broniasz! Tyle tylko, że nie będzie go ze złych, Pobudek. Nie chodzi tutaj bowiem o to, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie chce już znowu sprzeniewierzyć się misji i nauczyciela, czyli nie chce, mówiąc krótko, znowu robić problemu rodzicom oraz uczniom, bo ci już i tak są mocno podkurzeni poprzednim razem i teraz mogłoby się to na przykład bardzo niefajnie skończyć. Dodajmy, przecież przypomnijmy, że poprzednio rodzice byli już tak zdenerwowani, że aż masowo Zgłaszali nauczycieli do urzędów skarbowych, bo liczyli, że Urząd Skarbowy wywrze w ich imieniu zemstę. Także tutaj nie chodzi o to, że nauczyciele się opamiętali i już nie chcą robić problemów uczyn. Nie, broń Boże. Znaczy, przepraszam, związek. Nie nauczyciele, bo ja do nauczycieli nic nie mam, tylko ten związek wydaje mi się działać wyjątkowo właśnie na szkodę nauczycieli, bo wizerunek, dobre imię, poważanie społeczne, to wszystko są bardzo ważne rzeczy, na które. Które nauczyciele zasługują, i moim zdaniem nie powinni tego tracić, przez to, że związek zawodowy, jeden z co najmniej dwóch działających w tym środowisku. Nie wiem. Albo działa na ich niekorzyść, albo jest wyjątkowo nieskuteczny, albo się z kimś na rozumę pozamienia. Także nie, nie chodzi o to, żeby znowu nie podkurzać e, uczniów, nie robić im krzywdy, nie podkurzać e, rodziców, nie robić im znowu krzywdy. Nie, chodzi o pieniądze. Tak zwyczajnie kolokwialnie chodzi o kasę. E, po prostu nauczyciele za ten około miesiąc strajku, no mieli niezapłacone. No i bardzo dobrze, bo jak się nie pracuje, to się to jak można nie pracować i dostać pieniądze za pracę? No. Jest pra, płaca za pracę, a za brak pracy jest brak płacy, prawda? Co prawda niektóre samorządy znowu sprzeniewierzyły się ustawie i zasadom współżycia społecznego i wbrew moim zdaniem wszelkiej logice postanowili... Moim zdaniem w sposób nietyczny, i tak wypła jakby wypłacić pieniądze z budżetu samorządowego tym uczniom, tym nauczycielom, czyli oczywiście nie zapłacili w formie pensji, ale i tak w różny sposób przetransferowali te pieniądze do szkół, po to, żeby dyrektorzy szkół mogli w różny inny sposób. Dać te pieniądze nauczycielom nie jako pensję, tylko jako coś innego. To jest oczywiste świństwo, no bo w wyniku strajku nauczycieli rodzice ponieśli szkody, bo to oni albo zmarnowali um, urlopy wypoczynkowe i na przykład potem nie pojechali z dziećmi na wakacje, albo też wzięli urlopy bezpłatne i nie mieli pieniędzy albo też zapłacili za dodatkową opiekę dla swoich pociech, i to tym rodzicom należałyby się pieniądze od samorządów, bo to rodzice ponieśli strata. Ale nie. Samorządy, bodajże Warszawa, wypłaciły pieniądze nauczycielom, czy też szkołą w intencji, żeby wypłacili nauczycielom. E, przynajmniej tak, e, tak, tak było zapowiedziane, prawda? No także, ale tutaj widać, nie wszystkie samorządy tak postąpiły, albo tej kasy było trochę za mało, albo niektórzy nauczycieli, le, albo niektórzy dyrektorzy potrafi, postanowili jakoś przykitrać te pieniądze e, i na coś innego wydać, na przykład na remont sali, co mnie by się osobiście bardziej podobało. W każdym razie oficjalny powód jest taki, że kasy, kasy szkoda, czyli trzeba by jakoś tak protestować, żeby... Nie stracić kasy. I to jest oficjalny um, powód, dla którego takiego strajku jak był wcześniej, je teraz nie będzie. Ale będzie inny strajk, strajk włoski. Tyle, że ten strajk włoski w wykonaniu rodziców, przepraszam, ten strajk włoski w wykonaniu nauczycieli, albo inaczej, ten strajk włoski. W takiej formule, jaką wymyślił sobie pan Broniasz, czy też całe ZMP, ma się do prawdziwego strajku włoskiego, do tego strajku włoskiego zgodnego z definicją, mniej więcej tak jak kotlet schabowy do przetrawionego i wydalonego kotleta schabowego. Czyli generalnie nijak. Bowiem jak wygląda strajk włoski, o przepraszam, tutaj potręciłem statyw. Jak wygląda strajk włoski zgodnie z definicją? Posłużę się definicją z Wikipedii. Strajk włoski. Strajk włoski jest to forma akty, aktywnego, pole, strajku aktywnego polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładu w sposób zbliżony do strajku pasywnego. Jest on stosowany w celu obejścia przepisów ograniczających w przypadku danej grupy zawodowej prawa do strajku, np. służby mundurowe. Przykładem może być strajk celników, którzy strajkując po włosku kontrolują dokładnie każdy samochód, powodując wielokilometrową kolejkę pojazdów oczekujących na odprawę czyli Strajk włoski, zgodnie z definicją, jest przede wszystkim dla ludzi, którzy nie mogą, bo im nie wolno, strajkować inaczej. Na przykład, policjanci nie mogą strajkować w sposób klasyczny, mają zakaz strajku w, w ustawie swojej. W związku z tym, dla takich ludzi wymyślono strajk włoski. Strajk włoski polega na tym, że normalnie przychodzi się do pracy i wykonuje się wszystkie swoje obowiązki, tylko tak bardzo zgodnie z przepisami, że w praktyce uniemożliwia to działanie. Na przykład, to ta już zostało e, powiedziane z celnikami, którzy celnicy no, kontrolują każdy jeden samochód bardzo drobiazgowo, przez co powodują niesamowite kolejki. Na przykład, policjant może strajkować włosk, po włosku w ten sposób, że e, zatrzymując kierowcę do kontroli, robi wyjątkowo skrupulatne i drobiazgowe kontrole, przez co na przykład normalnie w czasie dnia pracy skontroluje 100 samochodów, a teraz zaledwie 5. I to jest typowy strajk włoski, czyli y, strajk włoski u nauczycieli, po pierwsze. Z definicji nie powinien mieć miejsca, bo nauczycielom wolno normalnie strajkować, co mieliśmy przykład przed wakacjami. Także oni nie powinni strajkować po włosku, nie dla nich to zostało wymyślone. Natomiast gdyby się zdecydowali, to strajk włoski dla nauczycieli powinien polegać na przykład na tym, że bardzo drobiazgowo realizują program nauczania. Czyli e, dokładnie uczą dzieci wszystkiego tego, co jest w programie nauczania. Tak, jak jest w programie nauczania, na przykład w ten sposób, że dzieci wszystkiego dokładnie uczą się na lekcjach, a więc już nie muszą odrabiać pracy domowej, i nie trzeba poprzez pracę domową wymuszać na rodzicach, żeby zrobili za szkołę to, co szkoła powinna czyli, żeby rodzice nauczyli dzieciaki, lub też kupili dodatkowe lekcje dla uczniów, na przykład w postaci korepetycji. Oczywiście. Taka sytuacja z jednej strony dla ucznia byłaby fantastyczna, dla rodzica też, ponieważ uczeń wynosiłby całą wiedzę i ewentualnie jakieś umiejętności, o ile jakieś tam w ogóle w programie nauczania polskiego są, to nie wina nauczycieli, to nie wina szkoła, to wina durnych polityków i to byłoby super. Całą wiedzę, całą umiejętność dzieciach wynosi ze szkoły, nie trzeba mu dawać korepetycji, Super. Jest fantastycznie. Tyle tylko, że według różnych szacunków, gdyby tak nauczyciele strajkowali cały rok szkolny, to daliby radę zrealizować od 15 do 25% programu. Tak było. Tak mi powiedzieli nauczyciele, z którymi się konsultowałem. 15 do 15 trochę, no, góra 25. 20 góra 25% programu. Słabo, nie? Czyli no, czyli, czyli tak nie może być. I w tym momencie taki strajk byłby po włosku. I, no i chyba tyle. Tyle tylko, że ten strajk, który nauczy Związek Nauczycielstwa Polskiego sobie wymyślił, nie ma, jak już powiedziałem na wstępie, nic wspólnego ze strajkiem włoskim. Jak bowiem po włosku chce strajkować ZNP... Ano, w taki sposób, że zamierzają robić do, tylko to, co mają dokładnie enumeratywnie wpisane w, w zakres swojej pracy. Mówiąc krótko, zamierzają robić tylko lekcje. I to też może jeszcze nie do końca. Nic więcej. Żadnych zajęć pozalekcyjnych, nic, żadnych obowiązków nie zamierzają robić. I to, moi kochani, to już jest świństwo. Tak mi się wydaje. Albowiem, nauczyciele. Te tak zwane pensum, czyli tak zwane godziny tablicowe, mają żenująco niskie. Nauczyciele mają 18 godzin lekcyjnych pensum, to jest około 11-12 godzin zegarowych. Jak to jest mało, najlepiej świadczy to, że typowy dorosły człowiek, który pracuje, pracuje około 40 godzin, czyli ponad 3 razy więcej, a Większość z nas jeszcze niestety musi robić jakieś nadgodziny, musi coś pracować e, później w domu, bierze robotę z korpo do chaty i tak dalej. Więc w praktyce to jest dużo więcej niż ponad trzy razy więcej, każdy dorosły pracuje. Ale mało tego. Uczeń, jak może pamiętacie, chociażby z mojego ostatniego vloga z września, tam, czy z końcówki sierpnia, to jest w ogóle jakiś skandal, ile dzieci siedzą w szkole. O ile nauczyciel siedzi 18 godzin w szkole, bo więcej nie może, bo rzekomo jest to tak bardzo przemęczające, o tyle uczniowie potrafią siedzieć około 40 godzin. Tak lekcyjnych, ale to jest dwa ponad dwa razy więcej niż nauczyciel. Masakra, prawda? I przecież uczeń również. Ma obowiązki pozaszkolne. Uczeń, znaczy po godzinach, prawda? Bo są obowiązki szkolne, ale po godzinach. Uczeń chociażby musi odrobić pracę domową po to, żeby w trakcie odrabiania tej pracy domowej napotkać problemy. Które musi sam rozwiązać czy mówiąc krótko, sam się musi czegoś nauczyć, bo niestety, i tu znowu podkreślę, to nie jest wina nauczycieli, program szkolny jest przeraźliwie wręcz przeładowany, i nauczyciele nie są w stanie przerobić wszystkiego na lekcjach, bo jakiś jeden z drugim niemądrym człowiekiem każą im zrobić rzeczy po prostu e, no niemożliwe, prawda? I teraz tak. I i do tego jeszcze uczniowie się muszą uczyć, muszą się przygotowywać do lekcji, i tak dalej, i tak dalej. Czyli uczniowie po szkole robią wszystko to, co nauczyciele mówią, że robią po szkole, tyle tylko, że mają ponad dwa razy więcej godzin. I teraz nauczyciele, strajkując po włosku, chcą że to jest taki jeden polski strajk włoski. Chcą nie robić niczego więcej. Oczywiście oni jako przykłady tego, co więcej nie chcą robić, to mówią, że na przykład nie będą naprawiać szkolnych komputerów, jeśli są nauczycielem informatyki i tego typu rzeczy. Już widzę, jak szkolny nauczyciel informatyki naprawia za darmo komputery. Robiłem kiedyś wywiad z nauczycielem informatyki w szkole, bo technikum. No rzeczywiście naprawiał komputery, tyle tylko, że robił to za pieniądze, a nie za darmo. I nie wydaje mi się, żeby nauczyciele tego typu rzeczy robili za darmo. No ale tutaj to oni właśnie o tego typu rzeczach mówią, jako przykładach, ale w ogólności mówią, że nie będą robić kompletnie nic poza tym, poza tym przy tablicy. I teraz, kochani, zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo nauczyciele, i teraz tak, nauczyciele mówią, że bardzo mało zarabiają. I to jest zarówno prawda, jak i nieprawda. To znaczy, nauczyciel, który przykłada się do swojej pracy, nauczyciel, który przygotowuje się rzetelnie do wszystkich zajęć, nauczyciel, który przejmuje się uczniami, nauczyciel, który naprawdę wychowuje tych uczniów, nauczyciel, który poświęca im czas na rozwiązywanie ich problemów, taki nauczyciel, jak na przykład żona mojego przyjaciela Marcina, pozdrawiam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie, zarabia śmiesznie mało, ponieważ bardzo dużo pracuje, jest bardzo dobrym nauczycielem, który powinien, a w tym wypadku, która powinna zarabiać dużo, dużo więcej. Natomiast nauczyciel, który ma wszystko w życiu, który na przykład opracował sobie to, co będzie e, mówił na lekcji na podstawie podręcznika do nauczyciela, czyli mówiąc krótko, poczytał sobie bryka i tylko tym jedzie, w dodatku opracował to sobie raz i potem tłucze to 20-30 lat to samo, który nawet klasówek nie chce mu się robić, tylko korzysta z gotowych klasówek, właśnie na przykład z podręczników do nauczyciela i tak dalej, dla nauczyciela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki nauczyciel zarabia bardzo dużo, ponieważ u takiego nauczyciela to jego pensja plus dodatki dzieli się przez 11,25 czy 11,75, coś takiego, między 11 a 12. I wtedy taki nauczyciel zarabia na godzinę więcej niż adwokat. I to jest naprawdę przerażające, że są właśnie takie dysproporcje, że w polskiej szkole bardzo dobrze funkcjonuje nauczyciel, który ma wszystko w życiu, a nauczyciel, który bardzo dobrze, mocno przygotowuje się do lekcji, ma problemy. Dlaczego? Bo ten, który się mocno przygotowuje do lekcji, zwykle nie ma czasu na sprawozdawczość, papierologię, a to z tej papierologii są rozliczania nie z, z yy, rzetelnych, prawdziwych wyników. W związku z tym ten, który dużo robi, nie ma czasu na sprawozdawczość, więc w sprawozdawczości wychodzi kiepsko. Ale wracając, teraz jak nauczyciele nie mają robić nic więcej, no to ja rozumiem, że każdy z nich będzie zarabiał na godzinę gigantyczne pieniądze. I teraz tak, jeśli oni rzeczywiście zacz zaczną studiować yy, po włosku, zgodnie z tymi swoimi, z swoim wypaczonym rozumieniem tego słowa, czyli nie będą robić nic poza tym, co na lekcji, no to, i, i, i to wszystko będzie dobrze funkcjonować, prawda? No to się okaże, że nauczyciele zarabiają horrendalnie dużo. No bo się okaże, że nagle cała ta ich mityczna praca poza, le, poza za, za salą szkolną, której jest rzekomo tak bardzo duża, której nie można zmierzyć, nie można zobaczyć, nie jest w żaden sposób ewidencjonowana, że. Mimo jej braku, szkoła funkcjonuje bardzo dobrze. A skoro funkcjonuje bardzo dobrze, uczniowie funkcjonują bardzo dobrze, to znaczy, że jest niepotrzebna. A to znaczy, że można nauczycieli zwolnić z tych wszystkich obowiązków, następnie kazać im pracować, tak jak każdemu innemu, 40 godzin, a następnie 2 trzecie zwolnić. I się zastanawiam, czy pan Broniarz sobie zdaje z tego sprawę jak wielką krzywdę w tym momencie zrobił nauczycielom. A wypiszcie w komentarzu co na ten temat myślicie. Bardzo proszę również o jakieś komentarze, jeśli ktoś ma ochotę ze mną podyskutować, ja postaram się czytać. Jeśli Wam się podobało, to proszę o łapkę w górę, no i najważniejsze są udostępnienia. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa.